Witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 4 i spotykamy się jak zwykle w naszej kochanej rodzinie, gdzie tak właśnie dalej są goście z naszej ostatniej imprezy, dalej się nie wynieśli i próbowałam już wszystkich chyba możliwych sposobów. Patrzałam, czy drzwi działają, działają, ale oni i tak cały czas siedzą u mnie w domu. Oczywiście nie wszyscy, część już sobie poszła sama, nagle wzięła i wyszła, ale jak mam czekać zanim oni wszyscy pójdą, zwłaszcza... tutaj dalej świątecznej muzyki słuchają, bawią się nad tym basenem i tak dalej i ogólnie wygląda to strasznie kiepsko. Próbowałam też przenieść się do innej rodziny, a tą oznaczyć jako niegraną, jak tam napisaliście w komentarzach. Komentarzu dokładnie, ale to też nie zadziałało, bo pograłam, znaczy no, posiedziałam trochę u jej innej rodziny, wracam do tej, a oni i tak dalej wszyscy siedzą tutaj, więc może po prostu jest im wygodnie i jak im się znudzi, to sami sobie pójdą, mam nadzieję, bo jest to już trochę męczące. Tak jak na chacie ci siedzi grupa osób po imprezie i nie da się ich pozbyć, żeby poszli do domu, no ale cóż. Robisz domówkę, licz się z konsekwencjami. Nie ma wyjścia. A my tymczasem zajmiemy się kaftanem, który nie wiem co robi, po prostu stoi. Jest spięty i śmierdzi, jak zwykle. Więc weź prysznic. Tak, weź prysznic, kaftan, dokładnie. Nie chcę cię martwić, ale kaftan, masz pecha, bo akurat jedną z tych nielicznych osób, które sobie poszły do domu, była ta twoja Zoe. No nie, nie swój, tylko się umyj. To od razu się lepiej zrobi. W dodatku... O, Kacper. Tak, oni już tutaj się nieźle postarzeli. Miłosz. Ach, Miłosz, Miłosz. Mój Antoni też poszedł do domu. Przynajmniej go nie widzę. Więc nawet poszedł Antoni, który miał zostać na noc, a wszyscy nie siedzą. Nie, no okej, naprawdę. Tak, przez chwilę myślałam, że coś się popsuło, a to po prostu ten. Och, ten cudowny pokój. Już jest po świętach. Okej, tak lepiej. O! Okej, sprawdźmy. Kaftan jest smutny. Kaftan, czemu jesteś smutny? Kaftan śpi. Dobra. Nieważne. Kaftan jak jest smutny, to po prostu śpi, jest mu lepiej. Jestem nieswoja. W ogóle nie wiem, czemu cały czas mamy kaftan takie dziwne nastroje. Nie, kurde. Już jest po świętach. Sorry. Jestem głodna, no... Rób to. Rób to, miała jajecznicę, bo i tak nic innego ci nie zostało, ale tylko dla siebie, nie dla gości. Niech umrą z głodu. Właśnie, ktoś tam jeszcze powiedział, żeby wrzucić ich do basenu i obudować ich ścianą. To w sumie nawet nie jest takie głupie. W ogóle w sumie nawet nie jest głupie. Znaczy, przeraża mnie trochę, że to byłby taki grupowy mord i zabije tyle Simów biednych, ale z drugiej strony tak chyba będzie się musiało stać. Dlatego piecz to, piecz to, piecz to. Tak, najedz się. Zjedz to, zanim ci to ktoś zarąbie i zaraz idziemy. No jedz to. Jedz, halo. Wyłączmy muzykę. Musi być cisza, jak przed burzą. Okej, jedz, 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 jedz. A potem sprzątnij to. Szybko, trzeba ich wywalić. Kaftan! Kaftan, albo wiesz co, mam lepszy pomysł. Chociaż nie, w sumie to nie wiem. Nie no, ja to zrobię, tak? Ja zrobiłam imprezę, to ja się zajmę teraz brudną robotą, no. Nie ma wyjścia. Sprzątnij to. Sprzątnij to i pływaj w basenie. Bo nie wiem, czy tak się da ich zaprosić. Ale... przyjazny. Jak was zachęcić do pływania w basenie? Może zawołaj. O. Zawołaj.
Zawołaj go, zawołaj ją i Mirosława. Ale czy ty ich zawołałaś? Nie, no oczywiście, że nie. Podejdź tutaj. Dobra, Jezu, idziemy na tak po prostu makabryczny sposób, że dobra, po prostu go zawołaj. Walić, naprawdę, walić to ich basenowe szaleństwo. Nie, podejdź bardziej tu. I tu go zawołaj. No, tu się go nie da zawołać. Dobra, a jak go zachęcić? Płyń tutaj. Żeby pływał z nami. Ja chcę z tobą popływać. Ostatni raz. No Jezu, no gdzie jest to takie zaproś czy coś? Zaproś, ale tylko zaproś gdzieś. A tak to ja cię nie chcę zaprosić. No ale dobra, trudno. Co by tu z tobą zrobić? To musi być bardzo spektakularne. Także przy jednoczesnym oszczędzeniu miejsca. Tutaj tego nie postawimy. A ty możesz wejść łatwo do środka. Także trzeba go jakoś trochę przesunąć, czy coś. O, usiądź. To może być. O. Popraw mu humor. Tak, a teraz usiądź razem. Powinna być taka opcja. Tak, jest opcja, usiądź razem. No, idź usiądź. Idź z nim usiądź razem. Tak, a teraz ty wstań, podejdź tutaj. Już nigdy nie będzie nic dla ciebie takie samo. Nie! Nie róbcie... O, dobra, okej, okay, w sumie to nawet mi trochę ułatwili. Bo teraz zrobię po prostu tak, że... I gin. Chociaż jeden. Nie możesz stąd wyjść, prawda? Kaftan. Dobra, nieważne. Teraz tak. Wyszedł stąd. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu. O, kaftan, nie. Wyjdź. Podejdź tu. Bo tutaj będzie się dział teraz jedną. Dobra, wyszedł stamtąd. Także trzeba to załatwić w takim razie inaczej. No cóż. Nie chcecie po dobroci, to będę z wami walczyć. Wytępię was jak robaki, naprawdę. Kto to jest w ogóle? Może ona jest jakaś cenna? Monika Maliniak. Nie, to nic cennego. To tylko Monika. Frajerzyna. Umrzyj. Teraz ty. Nie wiem. Pobudzony, okej. Okay. Teraz ty. Ciebie zabudujemy tutaj, tak po prostu. Oj, nie tak. Nie wiem, co się stało. A, to się usunęło, dobra. Po prostu umrzyj się tu z głodu. Kurde, jestem przyzwyczajona jeszcze do tego budowania tutaj trochę. Kto kolejny? Serio, co, zepsuło nam się? A, zamień. To bogatemu zabroni. Kaftan, idź posprzątaj. Co? Wycieraj w szale? Co? Dobra, idź. Dobra. Podpal może. To niech to spłonie. Jakby spłonął, to by było bardziej. Miłosz. Jezu, ale Miłosza mi szkoda. To była moja pierwsza miłość. No, ale chyba nie będę miała wyboru. Dobra. Tutaj kolegę mamy. Też. I kolega tutaj też zostanie. Po prostu powybijam ich w różnych miejscach w domu. To jest po prostu cudowne, naprawdę, nie? No i nie wiem, jak to potem podkręcam jeszcze, żeby jednak jakoś tak... Kurde, no i przeskoczyło go. Oh.
Nie, kaftan, przestań się z nimi spoufalać. Oni nie mogą. Oni... Dobra, ty umrzesz tu, skoro tak bardzo chcesz. Z tym, że... O! Drzwi sprzedamy, a łóżko przesuniemy tu. No bo szkoda łóżka, a żeby nie szła spać. Drzwi. Sprzedaj. Okej. Okay. Teraz ona już jest, dobra. Ona jest do zabicia. Za chwilę wykończymy. Tak, jak tam basenowa? Basenowa się trzyma jeszcze. Ten tutaj będzie jadł. Dlatego nie możemy mu pozwolić, żeby jadł. Zostaw to. Dobra, w sumie to zjedz sobie. Na smacznego. Niech to będzie twój ostatni posiłek. Miłosza chyba nie będę zabijać. No bo w sumie Miłosza to szkoda. Dobra, na dole nikogo. Jeszcze jest on na dole. No to teraz się zabawimy. Tylko kurczę, nie mogę też sobie wszystkich tych... wszystkich łazienek zastawić. Także ta musi zostać. Zostaw tą. Nie. No kurde, skończ to łapać. To sprzedajemy. Tutaj krzesło trzeba dodać. Okej, okay. Teraz ty tutaj sobie umierasz. Miłosz zostaje na razie, a sprawdźmy, gdzie jest jeszcze jeden. Ona tu jest, a on jest tutaj. Idź Tomasz, bo muszę się ciebie też pozbyć. A nie będę tego robić u siebie w pokoju. Nie, zostawcie to. Kurde, no, zabraniam ci jeść. Skrzycz go. A jakby cię tak postraszyć ścianą, to on wtedy przestanie to jeść. No. Dobra, serio, ja to przeżyję, nie? Ja przeżyję, że tutaj... Sprytnie! Naprawdę bardzo sprytnie. Że tak nie mogę go po prostu zamurować, bo on się przenosi. Spokojnie, takiego się znajdzie zaraz. A, ty jest złeś tu, ba krzesło. Ops, nie tak. Tu. A tutaj było to pomarańczowe, bo to było tak na zmianę. Przynajmniej tak będzie teraz. I jak ja cię mogę zastawić, mój drogi przyjacielu? Jakoś musi być, może... Czy da się to zrobić w ten sposób? Tak, żebyś ty nie przelazł przez to. A jakby w razie jeszcze cię chciało przełazić? Chociaż nie powinien. Dobra, zobaczymy. Nie mogę się aż tak zastawić, bo moi nie będą mieli i tak dostępu, już nie mają do kuchenki, więc umieraj szybko. Sprawdźmy, gdzie, czy ty przejdziesz. Nie, on chyba nie przejdzie, dlatego napój wzroku wciąż się zaparza. Serio? Jak może się zaparzyć, skoro już śmierdzi? Wydaje mi się, że to jest błąd. Dobra, czyli przejdzie to po prostu. O kurde, gratuluję, no po prostu czwórka otwiera nowe te już. O Jezu, masakra. Nie chcę was. Także... No kurde, tylko ten Miłosz nieszczęsny. Dlatego idzieś, idź. On musi do toalety, czy jak? O. I albo... Ja nie wiem, czy on sobie teraz pójdzie. Nie jestem pewna naprawdę, czy on może iść teraz. Także... No niestety. Tu. Ale drzwi muszę sobie przenieść. Bo on sobie przejdzie przez nie po prostu.
Także drzwi wejściowe od dzisiaj są... O, jeny, jeny. Chwilowo jeszcze tu. Przesunę sobie... Dobra, przesuniemy sobie ławkę w to miejsce i bierzemy drzwi. O, nie może przenikać przez inne obiekty. Aha, no tak, dobra, więc to nam w sumie i tak nic nie da. A nie mogę ci jakoś tak inaczej zabudować trochę? No bo szkoda mi tych drzwi z drugiej strony. Może zobaczymy, może już nie przyjdzie. Nie, wróci. Dobra. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. O, czy to jest jeszcze do jedzenia? Dobra. Nie. O, to idzie do walenia. To zresztą też. Żeby nie mieli co jeść. I teraz. Teraz. Dobra, kurde, zrobiłam im tor przeszkód. Po prostu ściany wszędzie. Nie macie prawa stąd wyjść. No nie, no nie wierzę, po prostu nic. Nigdy, po prostu nigdy normalnie by nie przeszli przez tą dziurę. Nigdy. Normalnie w innych wersjach nie byłoby to nawet do pomyślenia, żeby Sim mógł się przecisnąć przez coś takiego, już by stał i piszczał i wołał i w ogóle. Nie, akurat w czwórce, kiedy nie da się ich wyprosić z imprezy, chce ich wykończyć, to akurat wtedy oni sobie przechodzą przez szparę pomiędzy kanapami. Oh. Dobra, robimy to dalej. Dobra, uznałam, że nie ma co, w sumie nawet lepiej, bo to i tak Miłosz był. Przesunę jeszcze tą kanapę trochę. Nie, ona chyba tak powinna być. Dobra. Uznałam, że to i tak w sumie Miłosz, to dobrze, że wyszedł on, a nie Tomasz. A Tomasza po prostu wzięłam i zamurowałam. No, bo uznałam, że nie będę się, nie ma się co z nim bawić. Także zabudowałam biedaka. No, w sumie to nie jest mi gorzko. No, Jezu, wepchali się na imprezę i nie chcą wyjść. No to spotka ich śmierć. Normalne. Także, no niestety, ale dzisiaj... Trochę Simów pożegna się ze swoim życiem. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję, bo tato jest całkiem... Oni są całkiem twardzi. Oni już tak siedzą tutaj całkiem sporo. On się tam zaraz sika. A my jesteśmy szczęśliwi z kaftanem. O, wydało się, jesteśmy po prostu psychopatycznym rodzeństwem, które wprawia w dobry nastrój, kiedy inni ludzie cierpią. Wyłącz to. Nie. Nie oglądaj romansów, kaftan, nie. O, ta tutaj jeszcze jest. Dobra. Kaftan, idź się prześpi. O, a propos łóżka, no to oczywiście jak kaftan sobie kogoś zaprosisz i będzie okej, okay, no to... No. To ci przesunę łóżko. Ja nie wiem naprawdę, kurde, kto zepsuł kibel. Przepraszam bardzo, ale... Ja tu sprzątałam. Ja nie wiem... Serio? Serio, kaftan? Serio, całkowicie serio. Czemu nie mogłeś iść do siebie do łóżka? Bo co, bo teraz... O ja, no nie wierzę po prostu. No chyba mnie rozwali. Czyli rozumiem, że... teraz... Nie mogę, on nie może przejść przez taką dziurę, ale przed chwilą tamten się przecisnął przez minimalną dziurę w kanapie. Ja naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem tej gry. O, mamo... No to na razie łóżko będzie tu. To jest takie łóżko bezpieczeństwa. Czy coś? Idź śpi, kaftan. Ja naprawdę... Ja nie wiem, co ty robisz, ale nie obejmuj go, bo on teraz śpi. A z Miłoszem po prostu pożegnaj się ładnie, nie wiem... O!
Złośliwość. O, zaproś na nieistniejące przyjęcie. Może pójdzie na nie. Dobra, a teraz tak serio kpij ze stroju. Narzekaj na problemy. Więcej opcji, może... Spław. Zawsze mi się wydawało, że jak jest spław, to... To on po prostu sobie pójdzie, ale widocznie się mylę. W sumie to mogłabym zacząć wypełniać te wszystkie te aspiracje życiowe. Chlusi napojem. Po prostu wyjdź, pozbądź się go. Dobra, zignoruj. Pójdzie sobie kiedyś, może. A teraz co ja idę robić? Wycierać? No tak, oczywiście, że idę wycierać, bo... Serio, kurde, serio. Ale i tak w końcu prędzej czy później umrzesz. Nie sądziłam, że można spać tak po prostu na krześle. Co to za muzyka? Nie wiem, ale oni się naprawdę świetnie trzymają. Jestem pod wrażeniem. Ona tutaj w ogóle chyba zostanie. Ona nawet nic na razie nie mówi, że jest głodna, ani nic. Najgorsze jest to, że ja się nie mogę przez nich wyspać, bo na tym najszybszym trybie chyba. No bo cały czas ktoś nie śpi. Już niedługo. Zaśnięcie na wieki. A on to będzie ja tu? Nie. Więc ja to po prostu wezmę i wyrzucę. Żeby tam nie miał nic kompletnie. Ja śpię, kaftan śpi. Nie, kaftan nie śpi. Kaftan był skorzystać. Kaftan, zrobisz coś do jedzenia. Bo lubisz. Gotuj. Gotuj. Co ja chcę? Na co ja mam ochotę? Jajka na nie. Ja mam ochotę na... Makaron z serem. Dla rodziny. Nie lubię cię. Naprawdę tak kwestii nie lubię. Bo to zostawi i tak pójdzie. A kiedy ci umrą? To jest nienaturalne. Żeż no... O, dobrze. Już jest śpiąca. Jest dobrze. Nie wiem, jak długo zajmie umieranie im z głodu, ale ona na pewno zejdzie ba szybciej, bo w końcu jest zmęczona i zaśnie po prostu w basenie. Najchętniej to bym ich wszystkich zabiła, jak siedzieliby w basenie, no ale cóż. Dobrze jednak, że dodali te baseny. Zdecydowanie. Tamten śpi na krześle. Nie! No, ty miałeś gotować... Pewnie, zostaw to. O. Zawołaj na posiłek. Kurde, nie, po prostu nie! Zostaw to. Jezu, on to wziął stąd. Tu. O, Jezu, zaś się z nim będę musiała męczyć. Ja nie wiem, jakim cudem ten napój wciąż się zaparza, ale... Ale mi się to nie podoba. Naprawdę. To jest irytujące, nie? Oni w końcu zginą. On na pewno tak szybko teraz już nie zginie, bo sobie pojadł. Super, naprawdę. O, umiera, tak. A, okej. O, wygląda okropnie. Nie wiem, czemu on jest w domu, skoro ona umarła w basenie. No ale cóż. Pewnie, już lecę. Nara!
O. O kurde. Kapitan, czemu nie polazłeś do pracy? Przecież mamy drzwi. Już. Oj, kaftan, kaftan. Da się jeszcze cię jakoś wysłać do pracy? Od 10. Od 12 do 19. No to jeszcze niech... O, idź do pracy, okej. Okay. Dobra, poszli. Słusznie, że idzie do pracy. Jeden z głowy. Jak mam to sprzedać? I to nie jest potrzebne. Nie mogę tego sprzedać, naprawdę. Ach. Okej. Okay. Czemu nie mogę tego sprzedać? Niech mi ktoś powie. Nie chcę tego tutaj. To powinno... Gdzie to jest teraz? No super. Mogę to jakoś super, naprawdę. Świetnie, teraz zgubiłam jeszcze nagrobek. Bomba. Gdzie jest ten... O no kurde, no, on znowu je. Koniec. Wszędzie miejsca zbrodni, jakieś te... Skąd jeść? Ja się nie dziwię, że on nie umiera, jak on co chwilę je. Dobra, gdzie jest ten nagrobek? Kosiarz, no! Idź stąd, jak mi jeszcze kosiarz będzie siedział w domu, jak mam zabić kosiarza? Przyjdzie inny kosiarz? O, jeny! Gdzie jest ten głupi nagrobek? Kurde, to jest jakaś porażka po prostu. O, jeju! Ten śpi. Łamany lekko. Może to się sprzedało. Albo nie. Albo jest w basenie. Nie, w basenie nie ma. No kurde, gdzie jest ten nagrobek? Co tak gra? Telewizor? Nie, to. Wyłącz. To jest do wywalenia. A nagrobka nie widać. No i zobaczmy, co z tym nagrobkiem. Umierajcie. Umierajcie, że szybciej. Miłosz? Miłosz, będę cię musiała zabić, a nie chcę tego. Ale nie chcę też spać z kaftanem w łóżku. Znaczy w sumie na łóżku. Ale no. Nie podoba mi się to, co ja idę. O, sprzątnij, tak, słusznie. Czekam, aż umrzecie, naprawdę. Czekam na waszą śmierć. Ja wiem, że to okropne, ale... Nie dajecie mi wyboru. Dobra, basen można już sprzątnąć, że tak powiem. Drabineczkę tu proszę, tadam. Wszystko tak było, to w ogóle nie tak. Hops, 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 hops. O kurde, a to jest nierówno. Bo równo jest tu. No i trudno jest trochę przesunięty pech. Jest nie po prostu nierówny taki. Trochę. Ten basen. Oh, no to teraz czekamy sobie na ich śmierć.